Dzień dobry, bardzo Radio Z, muzyka, informacje, zabawa i dzisiaj w naszym studiu wielki zaszczyt Krystyna Janda. Dzień dobry. Dzień dobry. Brawa na tę zabawę. Dzień dobry. Na zabawę. Gwarantowana. Właśnie, ale też tak trochę poważnie, bo pani Krystyno, biorąc pod uwagę płytkość obecnych mediów i też często nieprzygotowanie redaktorów do rozmów z takimi postaciami jak pani, takie pytanie przygotowaliśmy trochę głębsze. Proszę powiedzieć, jak się zaczęła pani przygoda z aktorem? Super. Przypadkiem, mimo że przejdźmy do następnego tematu. Okej, okay. To już przechodzimy. A lubi pani grać w filmie czy w teatrze? No jeszcze jak się pani czuje. Odpowiadam na to pytanie, a pan woli córkę czy syna? Córkę zdecydowanie, jeśli o mnie chodzi. Dobrze, może na serio. Pośmialiśmy się, a teraz już koniec zabawy. Teraz będzie informacja. Informacja jest taka, że zbliżamy się do premiery. 11 października w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. 12 października w Teatrze Polonia. Krystyna Janda i Danuta W. Jak się Krystyna zachowuje? J i Danuta W. Prawie. Jak się zachowuje organizm Krystyny J przed premierą? Jest w absolutnej histerii. W absolutnej histerii, ale z takich powodów zupełnie już poza zawodowych, poza aktorskich. Ponieważ to, jak ja mam to zagrać, czy raczej przekazać, bo tu o graniu troszkę nie mam mowy. Nie mam zamiaru udawać pani Danuty Wałęsowej. Nie mam zamiaru chodzić tak jak ona, mówić tak jak ona i wyglądać tak jak ona. Mam zamiar być tylko medium, które najlepiej jak można przekaże te historie. Jednocześnie piekę szarlotkę. I to jest po prostu moja... Według przepisu pani Danuty. Według przepisu. Ja po prostu chcę zwariować. Czyli nie tekst wywołuje histerię, tylko ta szarlotka. Jak się zaczyna stan wojenny, a ja mam nałożyć jabłka, posypkę i włożyć to do piekarnika, to przeżywam tortury, bo ciągle mi ta szarlotka nie wychodzi z powodu tego, że się tak strasznie przejmuję czymś, bo ja po prostu jest zinternowanie w Otwocku, albo pierwsze przeszukania, przesłuchania i tak dalej. Znaczy, troszkę żartuję, ale troszkę nie żartuję. Mamy dużo problemów dookoła. Jest dużo projekcji. Pan Janusz Zaorski, który jest reżyserem spektaklu, dookoła zrobił cały taki teatr projekcji. To jest kilka projektorów. Te projekcje są troszkę, no nie wprost, no bijemy się z techniką, a ja po prostu mam stanąć na środku i to powiedzieć, no proste. Jest to niewątpliwie historia kobiety, która dalej kocha, która dalej tęskni, ale nie do tego mężczyzna, który ją zdradził, czy odszedł do Solidarności i do Polski, no. Po prostu to jest historia kobiety samotnej z tego powodu, że jej ukochany mężczyzna, jedyny mężczyzna, jakiego miała w życiu, po prostu ma inną miłość, a nią jest Polska i Solidarność. Czyli Krystyna Janda znowu zagra samotną kobietę. To już taka etykietka, taka troszkę szufladka. No samotną w tłumie, ponieważ tak naprawdę to tłum jest dookoła. I tak jak ona sama zresztą mówi, że tylko podczas tych 14 dni strajku w sierpniu w 80 roku nie czuła się sama i czuła się bezpieczna, bo tak wielu ludzi do niej przychodziło już od drugiego dnia strajku, zupełnie nieznajomych, spontanicznie. I dzięki nim czuła się bezpiecznie. Tak już potem od powstania Solidarności ma uczucie, że zawsze była sama. A wczoraj mnie zapytał, no bardzo, bardzo ciekawe pytanie mi zadano, co Polska zawdzięcza Danucie Wałęsowej? To może ja zadam pytanie, co Polska zawdzięcza Danucie Wałęsowej? Bardzo proszę, Krystyna Janda. Dziękuję. Świetne pytanie, Marcin. Dziękuję. Poruszające, proszę bardzo. Ponieważ ja mnie absolutnie zatrzymałam się, kiedy usłyszałam to pytanie, a potem pomyślałam sobie to samo, co zresztą pani Danuta napisała w książce, że jak ona mówi, tam w książce kiedyś był piękny dzień, poszłam do ogrodu podlewać drzewa owocowe i nagle przyszedł mąż i powiedział, że będzie mi pomagał, a wieczorem długo rozmawialiśmy ze sobą, kim ja jestem dla niego, a kim on jest dla mnie. I wtedy mu powiedziałam, że nie byłoby takiego Wałęsy i nie byłoby tego wszystkiego bez takiej Wałęsowej. I mąż tylko się zdziwił i zapytał, kto tak powiedział. Natomiast naprawdę w jej odpowiedzi jest wszystko właściwie. Myślę, że jej kolejne relacje jest wejść do stoczni, ale pierwszego dnia, w poniedziałek, bo od czwartku do niedzieli w ogóle nie miała z nim kontaktu, on nawet nie pisał żadnej wiadomości, ale jak ona pisze ładnie, nie panikowałam, mimo że wiedziałam, że on przewodniczy strajkowi. W poniedziałek pojechała pierwszy raz, we wtorek drugi, we środę trzeci i z tych trzech dni to były trzy różne zupełnie emocje i pamięta tylko tyle, że za każdym razem mówiła mu tylko jedno zdanie. Z domem i z dziećmi wszystko w porządku, nie martw się. I ja myślę, że to jest to, no. Radio Z.